Dobra, elo, witam. Witam z Rańca. Jeszcze ostatni stream w starym mieszkaniu. Elo, witam. Ostatni dzień w Komorze. Ten czas leci, co? Już prawie rok. Co, trzeba się przenosić do Kanciapy. Wrócił Adi Nowak. Wyszedł z więzienia. Za chwilę zobaczymy. Stary Popa. Chciałem wam pokazać pokój młodego, tak? O co jest tyle krzyku. Więc wchodzimy. Co widzimy, tak. No? Jest jak jest. No i... Nawet okna nie ma w pokoju. Kurde, tak to się prezentuje. Twoje pokoje z takim okiem się płaci. Ale kurde, no. O. Tak będzie. No, tak jest. Tu pokój suchara. Tyle samo płacimy za pokoje jak coś. No co widzowie, jest jak jest, no. Dam radę w tej kanciapie, przeżyję. A, patrzcie to na początek, bo to krótkie. Dobra, pozdrow Dawid. Na pewno jeszcze wpadniemy nie raz. No, atakował mnie po ogłoszeniu, że jeszcze nie będę tutaj słów używał, ale... No użyj kurwa, użyj słów! Użyj kurwa słów, bagietcą ty kurwa, użyj słów! Dawaj bagietcą ty kurwa, użyj słów! Pierdolę. Dokąd zdanie ty kurwa? Jesteś frajerem jak nie powiesz, krótka piłka. No jest tak jest, no może kolejny przeciwnik bagiety, no. Się tutaj wyłania. Tutaj, patrzcie, wrócił. Wyszedł z więzienia. Pozdrawiam. Kurwa, trochę się zmienił, nie? Wszystkich oddziałowych, ze spacerniaku, z dyżurki, polo. A co się dział? Właśnie jeszcze nie wiem. Pozdrawiam gorąco. Dzięki, Adi. No patrzcie na to ten. Tu, pa, tu. Wioska. I dojebany jest. Było ćwiczone chyba. To jest... Na więzieniu. Kurwa, naprawdę wygląda jakiś morderca, no. To kurwa, powie coś, czy nie? No coś się stanie. A, dobra. Dzięki, Adi. Od niego chyba trochę pojebał w tym więzieniu. Już widzę potem emotki nowe. O kurwa, co to za ziemniak jest? O, łazienka. Dobra, a teraz wychodzimy z kuchni do korytarza. Nic się nie zmieniło chyba w Melince. Nasza nowa chata, Liket. Kurwa, to wszystko jest ujebane. WC, kibel. Wylacz to kurwa, on na nas jaki sklad wypuszcza. Dzięki za piątkę. Co to kurwa jest w środku? Jest. On niewzruszony, ty. Taka kurwa. No ta kurwa kola jakaś, nie wiem. Może wyjebało sambo jakoś, tak. No. Pierdole. Wanna. Pralka. Zwykła. Praleczka, frania. Pokój młodego? To jest większy niż mój pokój. Ale pomalowany jak w Zakopanem. No, mi się podoba. Kurwa, jakieś szamańskie wzory na ścianach. Pięknie. O kurwa, czekaj. Kurwa, mieszka mi się rozładowała. Tam była ta kurwa pajęczyna na tym? Jak kurwa? Jakieś całe gniazdo pająków. On tam żyje chyba z babką i z tym, nie? Z dziadkiem? Nie pamiętam, kto tam mieszkał. Kurwa, co jest? A karmy dla kotów? Kurwa, tam jakieś jaja są złożone do góry. Będzie pajęczyny. To co on siedział? Nie wiem, zaraz się dowiemy. Pewnie coś nagrał. Weź, kurde. Dobra, co mi tu dobre mamy? Zakupki. Mamy tak. Zupy. No zapasik taki na miesiąc, no. Mamy puste pojemniki od jajek. Jakieś budynie, kiśle, galaretki, przyprawy. W ogóle on chyba oszukiwał. Kiedyś słyszałem, że on oszukiwał na rentę, czy tam na dofinansowanie, na pole. On w ogóle pola nie miał, brał kasę i wszystko na zakupy przypierdalał. Piwo. Walka. Ogórki. Ogórki. Margaryny, palmy. Kurwa, i tych margaryn. Ty, ale patrz kurwa, jaka czysta patelnia, nie wiem. Nowa lodówka jest kupiona. Kerneu, bo ta się nazywa jak? Indest. Chleby mrowone. Chleby mrowone. Chleby
Nie wiem, co tu jest z tyłu. Jakieś buracki. Buracki, ser, masła, margaryny, bocek wędzony, ser, twalogi. Skidys, kurwa, nowa lodówka już upierdolona jest, jakiś jakiś gówny. Mleka, masła, chleby. No i koleżka. Napoje mrożone, mleka, piwa mrożone, walki, masła, kiełbasy. Także lodówki są dwie pełne. No, nie zupełnie. Tu będzie... Chyba ile mięcha. Nie wiem, co tu jest. Kiełbasy, ryby, mięsa, jakieś... Wszystko zamrożone jest. Wiśnie. Agrest. Kurwa, brakowało mi Adiego. Ogórki. To no ładna kuchnia. O Jezu, jedy kawę w cappuccino. Osakia. Raz. Kurwa, jestem ciekaw, kto to Abata. Kurwa pije u niego wszystko. Pierona, 7 kaw, 8 kaw. No wyszedł z więzienia już chyba. Na nowo odpierdala kogoś na kasy. Aj. No, także to jest kuchnia. Grzejnik niedawno kupiony. Oj, kurwisty grzejnik. Dwa koła. To jest moja kuchnia. O kurwa, to... Nie wiem, do czego to kurwa może być? To wygląda, jakby ktoś łapą smarował po tych ścianach, specjalnie. A zadymione. Moja kuchnia to jest... Czajnik też nowy kupiony? Kurwa, wszystko nowe. Nowy. No, fajnie. Rozwiększysz mu pokój? No na pewno. Gdzie on opowiada? Tutaj, tak? Dowiedziałem się tutaj właśnie, że moi fani z YouTube'a przyjechali do mnie do domu. Jestem popularny, oglądałem wszystkie filmiki na YouTubie, na TikToku. Nie wiem dokładnie, ale na TikToku mam około, podobno około 2 miliony wyświetleń. Kto z YouTube'a filmiki na TikToka wrzuca i za to zarabia sobie kasę, bierze. Oj, Kosteku, witraj się lepiej. Tak, siedziałem w więzieniu, byłem w Chojnicach, nie w Warszawie. Dawaj, Adi. Zamknęli mnie 26 lipca 2021 roku. I to jest taka historia, że poznałem tam dziewczynę na portalu randkowym na Bato. Przez laskę? Pamiętam te filmy, kurwa, z dziewczynami. 400 km ode mnie, z mojej wioski. Pojechałem taksówką. Taksówką 400 km? Wola i byłem na PKP. Pociąg mi uciekł. Musiałem taksówką jechać. W jedną stronę niestety zapłaciłem tam 1400 zł. Kurwa, jednak taksówką, co? Powrotem też tam właśnie mi autobus uciekł i zapłaciłem przeszło 1000 zł. Także pojechałem tam na tydzień do tej dziewczyny tam, bo ona szukała faceta do związku. Mieszkała sama, rodzice tam dalej mieszkali. Bez dzieci, blondynka, krótkie włosy. No. Taka trochę grubsza, ale ładna. Gdzieś tam pracowała. Znaczy istniała. Nie wiem, czy kucharka, czy jak teraz, nie pamiętam dokładnie. No i taka sytuacja, że torebkę zostawiła tam w kuchni, na takim fotelu. Ona poszła tam pranie wieszać na... I co, zajebał jej? Z torebki szybko z portfela kartę do bankomatu. Ja pierdolę, Adi. Spisałem tam te numery z tej karty. Akurat dokumenty byli na stole, koło lodówki. Tak patrzę, szybko szukam, żeby ona nie wróciła. Nie no, kurwa, pół Polski przejechał, żeby laskę oszukać. Dobra, ona wróciła. Nic tam się nawet nie wiedziała, co, jak, nic się zginęło. Nic się nawet się nie domyśliła. Na drugi dzień pojechała do pracy. Pełna profeska. Pojechała. A ja wychodzę z domu, klucyki zostawiłem w drzwiach. I ona do mnie dzwoni. Się pyta, jaki ty masz rozmiar koszulki, bo chciała mi kupić spodenki, koszulkę. Ja nie wiem, jaki mam rozmiar. Ty nie musisz mi nic kupować. Sam sobie kupić za jej pieniądze. Dobra, kupię ci tę koszulkę, kupię ci te bokserki. Ja powiedziałem, że kluczyki zostawiłem od domu w drzwiach. Nie od środka, tylko z tej strony, od zewnątrz. Ona powiedziała, że jestem nieodpowiedzialny. Ja powiedziałem, że jadę do domu, za mamą się stęskniłem, za wujkiem tam. Ile to jest troll jebany. Pojechałem z tej wioski na Kąskę do bankomatu. Z bankomatu wypłaciłem tą właśnie z tej karty pieniądze, nie? Ile jest? 5 razy nie mogłem pieniędzy wypłacić z bankomatu. Karta się zablokowała,
tam stoi ktoś obok, się pytam. Jak to kartę wyciągnąć, nie? Jak te pieniądze wypłacić, nie? Ale dziękuję za suba. Na końcu wpisałem 0, udało się wypłacić. Na koncie było akurat co do zera wypłaciłem, 1850 zł. Kurwa, tam się podróż nie zwróciła. Co to za inwestycja chujowa. I tak na minus był. Tam nie wiem, minęło parę, nie wiem, tygodni, dwa tygodnie, może trochę, nie wiem, dokładnie ile tam minęło. Ja pierdolę. Dokumenty wezwane na rozprawę do sądu, na rozprawę nie pojechałem. Taka sytuacja, może to by się inaczej skończyło, może bym w więzieniu nie siedział. Niestety tak wyszło, głupio. Jebane miał. Mam kuratora sądowego, opiekuna sądowego mam. Tak. I się dowiedziałem, że przyjechał do mnie komornik tutaj i te pieniądze, co ukradłem, będzie... Teraz całość będzie oddana. Także będę miał z głowy spokój. No po dwóch latach więzienia. Przyjechała do mnie policja. Nieoznakowanym samochodem, bez świateł. Lol. Normalnie ubrani. Dzięki za piątkę. Sygnału przyjechało dwóch facetów. Stukoli, przyjechali i się okazało, że to są kryminalni. Ja nawet nie wiedziałem, nie? Robili go w bambuko. W domu tam rozmawiałem z nimi. O co chodzi, nie? Oni moją mamą rozmawiają tam. My chcemy kłada kupić. Kłada, ogłoszenie podobno jest w internecie, tak? No tak. Miałem kiedyś kłady tam skutery, nie? Ale od 5 lat nie mam, bo sprzedałem tam w komisie, nie? I to było już podejrzane, nie? Okazało się, że to są kryminalni, nie? Ja o tym nie wiedziałem. Dopiero się później dowiedziałem. Zadzwoniłem na policję do Tucholi. Do Tucholi dzwoniłem na policję. Przyjechał drugi samochód. Tym razem na sygnale, niebieskie światła. To jest poszukiwany na policję dzwonił? Linię. Zawieźli na komendę na Tuchole. Do Koronowa. Z Koronowa na Wały. Pojechałem na badania diagnostyczne i z Bydgoszczy z powrotem na Koronowo. Taka jest cała... historia, zresztą mam tutaj... Kurwa, to jest agent, ja pierdolę. No to tyle chyba na razie z tych nowych filmów. A to świeża sprawa, 8 godzin temu to wyszło. Moim zdaniem to jest tak trochę atakowanie pod atencję albo coś w tym rodzaju, nie? Okej. Okay. No, ale... Oj, se przejebał bagieta teraz. Ja pierdolę, Bogdan mnie zrejdował. Bagieta nic do mnie nie ma, atencję, kurwo, ty jebana. Bagieta, ty kurwo jebana, atencję to ty była stara miała, kurwa, w żabce za 5 zł. Słyszysz, kurwa? Walka stulecia, no ja bym to obejrzał. Ja bym z nim zawalczył, ale bym kurwa z nim zawalczył. Na ty pęma, ale bym go rozjebał, na ty pęma. Kurwa, to Rysiek by musiał się zgodzić, no. Kurwa, bagieta mnie wyzywa, ja pierdolę. Co on robi? Też mówię, że nie mam jedynek i pytałaś mnie na live. Za to kurwo nie mam szacunku do ciebie. Za to kurwo nie mam szacunku do ciebie. Coś mówił chyba Bagieta kiedyś. Powiedziałeś, że nie mam zębów. No, o jedynkach. Za to kurwo nie mam do ciebie. 50 koła i walczę z nim, bizowie. 50 koła i walczę z nim. Kurwa, myślę, że... 50 koła i walczę z nim, bizowie. No, Vox, no proszę, no. Nie wiem, no. Ale nie... Kurwa, nie wiem, czy on w ogóle może walczyć. Jak jest upośledzony w stopniu umiarkowanym. No patrzcie to w ogóle, jak Majer wrócił do Polski, dał się ojebać już na kasę. To moja kierowczyni jest ogółem. No pierścionek zastrzykała i dał. Co no, powodzi się no. O, a wiecie co to jest? Kierowczyni niech odpowie na takie pytanie. A co to jest, o co wystaje? Duch ekstazy to jest. No, to dobrze się znasz. Jestem ogółem, że jak to się mówi, ze sztarn... Czarną szprychę. Eko kurwa, dobra, no, myślałem, że... No, pomachała. Bo jak było blisko. Dla moich widzów. No i pozdrawiam. Buziaczki. To jest z nas. Myślisz, że to prawdziwa miłość jest? No, pozdrawiam. Poleciała na majora, naprawdę? Tak się zaraz okazuje. No się, no kurwa, no przecież no to nie. Ktoś, z kim nie masz absolutnie żadnej łączności. Nie byłeś ani z nią w kinie, ani nie posiedziałeś na kolacji czy gdzieś. Dajesz jej pierścionek za 3,5 tysiąca. Powiedz kurwa, no co tobie w tym głupim łbie siedzi? No? A że co, myślałeś, że jak jej dać też pierścionek, kurwa, to się rozbierze i będziesz kurwa miał nie, babę do końca życia? Rozmawialiśmy. O czym że się rozmawia? Że po prostu, o, że jak się zaręczy, to ona będzie ze mną i po prostu będziemy w jakiś sposób... No i ja jej tu nie widzę, halo? No teraz nie... Nie ma jej tu. Zadek, a no. Miała być z tobą. Wyjebała go. No już nie wróci, no. Pierścionek zajebany. Ktoś pisał, że ona z Tigerem Bonzo też nagrywała. Ale nie wiem, czy to ona jest, czy nie. No chuj wie, no może zostanie z nim. Może to jest naprawdę prawdziwa miłość. Jak się jeszcze oświadcza.
Po pierwszym spotkaniu. A kto to kurwa patrzy? Docięty? Kurwa, on jest taki szeroki, ja nie wiem. Więc teraz jest możliwe, że będzie kilka dni przerwy. Trzeba po meble pojechać. Kurwa, wiecie ile roboty z przeprowadzką jest? Wiem też, że jest plan chyba, żeby po meble pojechać. Więc to może właśnie w sobotę zrobimy. Pa to! Ta, i pa, wcelujcie się w tą, wcelujcie w tą górkę najlepiej, to jest ze schodów tutaj. No i to wygląda na spoko pokoik, no. Którą? A dobra, dobra. Zobaczę, czy ktoś tam jest. Coś takiego można ogarnąć. No, no mogą, wiesz, schować od drugiej taki strony. Taki plakacik obowiązkowo. A ty, Luki, masz ten performance mod? Odbal, od... Ty, no co, jest spoko kanciapa na miotły, nie? Może mam, ale ja nie wiem, co to wiecie. Wesło? Tam chuj, wiecie, to jest poglądowe, ale zrobione fajnie, no. Tylko no, tam są białe ściany na przykład. No klimy nie ma. Dzięki, Projekt Alaska, zajebiście to wygląda. Za duże? Nie no, właśnie ten pokój taki jest, no. Najgorszy zonaki dostali. Ogarniemy. Dobra, co Luki robi? Da, jest duchowo. Siadaj, Luki. O kurwa. To tu się odpierdala, ty. Czekajcie, czekajcie, bo ja nie wsiadłem. Ej. Nie, fajnie, to nie są. Kurwa, leczył się, leczył się. Luki tam próbuje ciągle, a też się wyjebał. Fort OP, tym bardziej jak to bez budowania jest, kurwa. To kurwa, każdy to musi mieć pod koniec. Jakiś pacol mnie najebał, ty. Siedź, nie ruszaj się nawet, musisz się ruszać. Nie, a nie miałeś impulsów? Kurwa, no mogłeś się nie ruszać, sorry, zjebałem. Kurwa, 14 miejsce. No nic, no czekamy, Luki odpali. Zobaczycie najlepszego powa. Dzięki za dzisiaj, widzimy się nie wiem kiedy. Zobaczymy jak pójdzie przeprowadzka i ogarnianie tam stanowiska, mebli, wszystkiego. Mam nadzieję, że jak najszybciej. Zapraszam do Lukiego, no, giga turniej. Oh my, oh my, oh my, oh my.